Witam na kanale Marek Meran Józef Piłsudski jest malowany jako zbawca Polski, twórca niepodległości itd. Tymczasem był nieudolnym chamem, który niszczył każdego, kto więcej od niego umiał Aroganckim mitomanem, działał na szkodę Polski i Polaków Doprowadził do ruiny wojsko polskie, czego efektem była klęska we wrześniu 1939 roku, bo idący w jego ślady następca Śmigły Rydz był tylko trochę lepszym wodzem, a poza tym nie miał już nawet czasu, żeby wprowadzić potrzebne reformy. Jest nieprawdą, że musimy podtrzymywać mit marszałka Piłsudskiego, żeby jednoczyć Polaków. Nie warto jednoczyć się wokół ludzi nędznych, a do tego mamy wiele innych wspaniałych, bohaterskich postaci. Z tego okresu to na przykład generał Tadeusz Rozwadowski, prawdziwy autor tak cudu nad Wisłą w 1920 roku, doskonały wojskowy i innowator w dziedzinie wojskowości, prawdopodobnie otruty na rozkaz Piłsudskiego. Generał Józef Haller, dowódca Błękitnej Armii z wielkimi zasługami w pracy społecznej. Wincenty Witos, który zmobilizował chłopów do walki z Sowietami w 1920 roku do wstępowania do armii. Bez niego nic by się nie udało. Został aresztowany, a w więzieniu był upokarzany na rozkaz piłsudczykowskich władz. Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski, prawdziwi twórcy niepodległości Polski. Nie mówię tego wszystkiego po to, żeby osłabiać Polaków czy obrażać potomków Piłsudskiego. Oczywiście, że nie. Mówię to po to, żebyśmy nauczyli się rozpoznawać, kto zasługuje na bycie liderem, przywódcą i nigdy nie dopuścili do podobnych wydarzeń. Za chwilę cytaty z mojej książki. Strona książki w opisie filmu trzeba go rozwinąć, bezpośrednio taniej. Piszcie pytania do Questions and Answers, czyli do pytań i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście o słuchanie nagrań do samego końca, o subskrypcję, lajki, komentarze dla zasięgu itd. O udostępnianie tego nagrania w innych miejscach gdziekolwiek, nawet na własnym Facebooku. Po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Jak możecie, nie wyłączajcie reklam, tworzenie tych materiałów zajmuje mnóstwo czasu, dobrze by było coś z tego mieć. Oczywiście, mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu, to zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. Z tekstu Realność, Słowianie z drugiego tomu, białego. Marszałek Józef Piłsudski, uważany za polskiego bohatera. Prawdziwym twórcą, cudu nad Wisłą w cudzysłowie, w bitwie warszawskiej 1920 roku był nie on, tylko generał Tadeusz Rozwadowski. Piłsudski przypisał sobie jego zasługi, a po zamachu stanu w maju 1926 roku uwięził go. Następnie rozwadowskiego otruto, najwyraźniej za wiedzą, a pewnie na rozkaz marszałka. Jest mocno prawdopodobne, że Piłsudski polecił zabić także innych przeciwników politycznych, w tym generała Włodzimierza Zagórskiego. Piłsudski był wojskowym dyletantem, człowiekiem mało inteligentnym. Jak mówi profesor Lech Wyszczelski, w okresie międzywojennym doprowadził do destrukcji polskiej armii. Brak organizacji, brak planów na wypadek wojny, brak szkolenia dowódców, ograniczanie wydatków na sprzęt i modernizację. Wierzył w całkowitą improwizację i był ślepym niewolnikiem przestarzałych koncepcji wojskowych z czasów I wojny światowej. Do tego mania utajniania wszystkiego, co zaowocowało chaosem w 1939 roku. Dowódcy nie mieli pojęcia, jakie są zadania sąsiednich jednostek, nikt nie znał żadnego całościowego planu. Dla niego armia była tylko prywatnym zapleczem politycznym, a nie siłą chroniącą państwo. Sam był dyletantem i takich ludzi promował, takimi się otaczał ludźmi, którzy będą go ślepo popierać, dla których będzie bogiem. Czuł się zagrożony przez profesjonalistów i tych, którzy mieli jakąkolwiek szerszą wiedzę. Dobrze znane są głupie, aroganckie i chamskie wypowiedzi Piłsudskiego, oczywiście przez jego wyznawców przedstawiane jako trafne, konkretne itp. Nieudolny organizator, fatalny dowódca, np. porażka w operacji kijowskiej 1920 roku ciągle się wahający i wręcz sabotujący polskie działania, słaby psychicznie, uciekał od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jego legenda wynikała z kłamliwej propagandy i powiązań z Zachodem, w tym z wywiadami niemieckim i brytyjskim. Na przykład Niemcy pozwolili mu zostać naczelnikiem państwa w zamian za zobowiązanie, że nie będzie chciał odzyskać dla Polski zaboru pruskiego, czyli Pomorza, Wielkopolski, Śląska, Gdańska, Poznania. Polska odzyskała niepodległość nie dzięki niemu, ale pomimo jego szkodliwej działalności. W ostatnich latach życia był faktycznym przywódcą państwa, za kulis podejmując najważniejsze decyzje, a jednocześnie targały nim silne zaburzenia psychiczne i zmiany osobowości, np. ataki szału związane z zaawansowaną kiłą. Wierzymy, że był politycznym zbawcą, bo on sam się na takiego wykreował, dzięki propagandzie podległych mu służb i urzędów. W dalszej perspektywie mafijne środowisko, które zbudował grupy kolesiów, doprowadziło do bezsensownej, dziwacznej klęski Polski we wrześniu 1939 roku, na początku II wojny światowej. W bibliografii m.in. materiały profesora Lecha Wyszczelskiego, Tomasza Ciełkowskiego, Brunona Różyckiego, Sławomira Suchodolskiego i doktora medycyny Marka Kamińskiego.